Totalnie od A do Z. No cześć, general. Jesteśmy tutaj u Łukasza, w jego, na jego, że tak powiem, placu zabaw. Jest tutaj dużo pięknych zabaweczek, nic tylko się ślinić. A to jest triumf, o którego pytałeś. Jak się dowiedziałem od Łukasza, triumf został kupiony przez niego od dealera triumfa, gdzie zostawił go pierwszy właściciel w rozliczeniu. Tu są wszystkie kwity z przeglądu, Wraz z fakturą zakupu. faktury zakupu. Także jest cała historia tej maszyny udokumentowana. Niespodzianek, myślę, nie powinno być. Wszystkie możliwe przeglądy z przebiegiem na każdej fakturze. Z przebiegami i z wszystkim. Także triumf wygląda na pięknie udokumentowanego. No dobra, teraz do samej maszynki. Oponka z przodu. Tarcze hamulcowe. Bez żadnych rantów, z tego co tu widzę. Lakierek ładny, nie wiem czy to się nagra dobrze, ale ja tutaj nie widzę niczego. Tutaj co to jest? No tutaj jakaś ryska jest, coś tutaj jest, taki drobiażdżek. Trzeba by to... O, książka serwisowa, tam Łukasz wspomina, że są z wpisami. Tu mamy tylny kuferek, jak widzisz. No, standardowo. Tak. Tapicereczka. No dobra, zobaczymy, co tutaj to się schowa. OK, tu boczny kufer, jak tego się otwiera, człowiek. Wszystkie przeglądy były w tym zrobione. To jest z tym kufrem, tak? Tak jak go widać, tak jest do wzięcia. To jest oryginalny triumfa. Oryginalny triumfa też, tak? O, o faktycznie. No. Kuferki takie. Wszystko jest, wszystkie uchwyty, wszystko jest. Z uchwytami. Taśmy, każdy jest. No, tutaj nie ma jakichś problemów. Możemy go odpalić, posłuchać jak on tam pracuje. Myślę, że... No i tego nie zobaczmy, bo muszę baterię podłączyć. Aha, nie mamy prądu na razie. To jakbyś był tak dobry. A to będzie... No to chwilę nam zejdzie, to tam zrobię cięcie. A w międzyczasie sobie coś tu obejrzymy. Tutaj jest jakiś, widzę, nie wiem, jakaś instalacja. To coś wiadomo. Prowadzenie do ładowania. Aha, tu jest ładowanie dodatkowe, czyli tutaj. Teoretycznie. OK. Tutaj z tyłu. Napęd. Schod to. Spinamy nas, tylko trzeba kupić ładowarkę taką. Nie trzeba wtedy kanapy ściągać. Tylna oponka w takim stanie jest. Z tego co tu... No nie ma jej tu jakoś bardzo dużo. Zdaje się. Są zdjęte oba kufry w tej chwili. Będziemy zdejmować kanapę, żeby podpiąć ładowanie do akumulatora, bo tam jest potrzebna specjalna przejściówka. No i szukamy, jak się zdejmuje tylną kanapę. Nie, nie, no w szczelinie tam nie będziemy się z szczeliną. Musi być wejście na kluczyk, prawda? Tak to wszystko wygląda pod kufrem. Narzędzia wypieczniki. Narzędzia wypieczniki mamy w kuferku.